Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na informacje pogodowe, które są wyjątkowo słoneczne i pogodne, gdyż Polska znajduje się pod wpływem układu wyżowego. Co prawda do naszego kraju będą wkraczać fronty atmosferyczne, ale nie przyniosą nam zbyt wiele zmian w pogodzie. Ta noc na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodna. Jedynie na północy i na krańcach południowych nieco więcej chmur, a z tych chmur może przelotnie popadać deszcz, natomiast będą to symboliczne opady. Do naszego kraju napływają masy ciepłego powietrza, zatem noc będzie bardzo przyjemna i ciepła, z temperaturą od 5 do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej na północnym wschodzie, tutaj od 2 do 3 stopni, natomiast najcieplej będzie na południu, tutaj około 9 stopni. Jutro do południa w całym kraju dominować będzie piękna i słoneczna pogoda. Jedynie na północy kraju nieco więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast w drugiej części dnia tych chmur będzie przybywać już wszędzie, a późnym popołudniem, wieczorem są możliwe nawet lokalne burze. Natomiast wszystko jutro zrekompensuje nam temperatura. Na termometrach w ciągu dnia od 16 do 18 stopni na wschodzie, 18 stopni także w centrum i do nawet 20 stopni na krańcach zachodnich, ale w słońcu na pewno będzie jeszcze cieplej. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie pogodna, natomiast na północy częściowo mogą jeszcze wystąpić delikatne przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy od 6 do maksymalnie 7 stopni. Jutro w naszym regionie słońce będzie nas rozpieszczać, zwłaszcza do południa. Po południu nieco więcej chmur, mogą wystąpić też delikatne, przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro od 17 do 19 stopni w Bydgoszczy. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1014 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i udanego wypoczynku. Do zobaczenia.